Szkoła Podstawowa nr 3 w Wojkowicach. Witamy na pierwszej stacji edukacyjnej. Poznaliśmy pierwszego bohatera programu Rycerza, Silpetera, który nauczył nas segregować odpady, żeby udowodnić ekologom, że system segregacji odpadów nie ma dla nas tajemnic. Za każde prawidłowe wykonanie zadanie otrzymywaliśmy naklejkę na plakacie wyzwań. Specjalnie dla Państwa prosto ze szkoły Ala. Więc chodź po mały mój świat, na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź po mały mi życie, niech świat mój się zarumieni. Niech mi zaśnie w pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Niebem się wlecze wyblakłe słońce, oświetla ludzkie wyblakłe twarze. Więc chodź pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie te... Drugi bohater, którego poznaliśmy, jest Petunia, która nauczyła nas segregacji butelek PET. Drogi, jaką przebywają i zostawiają przetworzone butelki na nowy produkt, czyli recykling. Poznaliśmy wzucie butelki PET. Najpierw nauczyliśmy się prawidłowo zmiatać butelkę, potem wrzucić ją do żółtego pojemnika. Dalszą historię butelki opowiedziała nam pani. Sortowanie i zgniatanie, usuwanie zanieczyszczeń, suszenie i przetapianie. Za każde prawidłowe wykonanie zadania otrzymywaliśmy naklejkę na plakacie wyzwań. Specjalnie dla Państwa prosto ze szkoły Filip. Więc chodź pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź pomaluj mi życie, niech świat mój się zarumieni. Niech mi zaśnie w pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Niebem się wlecze wyblakłe słońce, oświetla ludzkie wyblakłe twarze. Więc chodź pomaluj mój świat. Każdą butelkę najpierw odkręcam, potem opróżniam, by była pusta. Zagniatam dokładnie, podtrzymuję. Potrafiło! Bohatera z ostatniej stacji edukacyjnej, Chochlika, zapoznał nas z innymi rodzajami przedmiotów poza butelkami, które mogą powstać z recyklingu. Butelek PET wyjaśnił nam, co oznacza zasada 3M. Następnie wspólnie przygotowaliśmy grę planszową pod tytułem Przygody drużyny Silpeta. Ustaliliśmy zasady gry. Ostatnią nakrętkę otrzymaliśmy po odczytaniu testu ślubowania. Uzyskaliśmy wszystkie nakrętki, hasło końcowe to ekologia. Na koniec otrzymaliśmy pamiątkowy dyplom. Dziękujemy za uwagę. Prosto ze szkoły. Magda. Dzieci